Dlaczego ty jesteś dumna z tego filmu? Przecież grasz tam z Znaczy, cieszę się, że ktoś mi dał taką szansę, bo bałam się, że już może nie dostanę takiego prezentu. Okay. W postaci takiej roli, że mogłam zajrzeć, wiesz, do takich zakamarków swoich, no, do których dawno nie zaglądałam i fajnie, że mogłam to uwolnić. A jakie to zakamarki? Bo nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał. No, takie nie do końca, chyba do jakich przyzwyczaiłam wszystkich. Mroczne, bardziej niepokorne. W programie można mówić, zagrałaś sukę. No tak. No. A to nie jest trochę tak, że ty czerpałaś ze swojej roli domowej, że ty jesteś taką żoną? Czebiatowska, jak to jest u ciebie kula? Trzeba by było męża zapytać. Prosiłem, nie chciał przyjść. Masz piękny fizus, Marta. Słyszałam, tak. Skąd czerpałaś wiedzę na temat tego, jak być zimną suką? To jest aktorstwo właśnie. Dobra, ty nie podpowiadaj, dobra? Dzięki. No? No, Ksawery mnie uruchomił, wiesz. Ksawery mnie uruchomił. Ręce, które leczą. Znaczy, ja muszę coś powiedzieć. No właśnie to jest to, że my w tym filmie mogliśmy sobie pozwolić na. I teraz na co? Na przykład na uwolnienie się od. Czyli każdy z nas, ja przypuśćmy, uwalniam się spod mojego ojca. Sebastian uwalnia się spod swoich jakichś tam traum na przykład. Marta, wydaje mi się, też uwalnia się od pewnego obrazu, który jest do niej przyczepiony, tak? I nagle jest miejsce, w którym dawaj, jedziesz, po prostu grajmy to, co powinniśmy tu zagrać, co czujemy, nie? I jakby wydaje mi się... Znaczy tutaj ten, nie wiem, czy to jest zabieg twojego ojca, czy to jest wrzutka Marty, bo ją trochę znam. To hasło pomyśleć, że jestem z Zielonki, to jest twoje, czy to jest wasze? Nie, to jest ojca. Scena. Tak. Bo to jest trochę twoje, bo ty jesteś z Przechlewa. No tak. I odniosłeś sukces. Znaczy nie jesteś chyba taką suką, mam nadzieję. Nie, zupełnie nie, ale to... Ja poczekaj! Muszę. Nie jesteś chyba taką suką, to jest pytanie. Nie. Może ja poproszę wodę. Prosimy wodę, zastanów się. Prosimy wodę. Marta, ja ci poważnie zadaję w programie publicystycznym pytanie. Czy ty jesteś częściowo taką osobą, polejesz nam Angela? Jesteś częściowo taką osobą, jaka w filmie? Skąd czerpałaś warsztat do takiej postaci? To jest poważne pytanie. Twojego starszego kolegi. Ratuj. No nie, bo ja się skupiam na nalewaniu wody w tym momencie. Ej, cały ojciec. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Aha. Ten się napije. No. Marta, nie chcę dociskać, ale mnie to ciekawi. Bo ja na przykład uważam, że ty jesteś bardzo trzeźwo chodzącą, że ty jesteś samodzielną dziewczyną bardzo. Że twój wizerunek w ogóle nie przystaje do tego, jaką jesteś, więc pytam. No właśnie, więc może wypuściłam w końcu kota z worka. I... Przepraszam, nie chodzi o takiego kota, którego ty sobie wyobrażasz, Pało. Tak, chodzi o Fizusa, którym zagrałam. Słuchaj, a powiedz mi pierwsze zdanie, tylko nie patrz na Ksawerego i nie proś go o pomoc. Pomoc, proszę. Jakie były twoje... Dostałaś scenariusz do przeczytania cały? Tak. Siedzisz w domu. Śpi, macie syna, tak? Tak. Śpi syn, siedzi... Nie wiem, czy spał wtedy, bo... To Kamil siedzi, no to Kamil śpi, miesiące. Syn grasuje tam, nie wiem, szuka srebra w domu. Gdzie tam chowacie kosztowności? Czytasz ten scenariusz. Jakie są twoje pierwsze słowa do męża? Tylko tak uczciwie. Nie. No co ty? Nie, najwyżej mógł. Wytnę. Znaczy, nie mów to, co on mi powiedział. Znaczy, możesz wyrzucić ja pierdolę, ale co powiedział więcej? No, powiedziałam zajebiście. No, jestem taka szczęśliwa, że... I to jest nieprzyzwoite? No nie, to inaczej chyba tam powiedziałam, ale... Ty się czerwienisz, jak powiesz zajebiście? Nie, no ale wiesz, jestem w telewizji w ogóle. Jak sobie rozmawiamy... Jesteś u mnie prywatnie. No. Powiedziałaś zajebiście, tak? No bardzo się ucieszyłam, że to marzenie się gdzieś tam spełnia, bo ja nie ukrywam, że... Ja zawsze byłam fanką filmów Andrzeja Żuławskiego, a od tamtego spotkania... To jest Ksawery. Tak, ale mówię Andrzeja... Nie, bo on tak mówi, że ja dowodzę, czy to Andrzej Ksawery, wiesz, on sam nie wie. I od tamtego spotkania 10 lat temu jakby jeszcze bardziej się gdzieś tam w to wszystko zgłębiłam. Też bardziej to rozumiałam już wtedy. Nie mówię tylko o filmach, ale też o książkach. Zaczęłam czytać wywiady. No i to niesamowite, że po 10 latach, wiesz, ta propozycja jednak, że to cały czas gdzieś w kosmosie krążyło i przyszło.